Witam w kolejnym odcinku z serii przechodzenia kampanii gry For Honor na trybie realistycznym. Ze mną jest Erik. Musisz mnie teraz prezentować? Hejo, hejo. I przechodzimy misję Sabotaż. Po czterech odcinkach chyba zapamiętali, że ja już tu jestem w tej serii. A może cię wymienię? Ty kamie. Tym razem nie mamy zresztą żadnych żołnierzy, jest nasz tylko dwójka. Robimy misję ala Assassin's Creed. Jezus, naprawdę nie znam. Pamiętacie, jak mówię, że nie znam Lobringera? Przepraszam. Tej postaci nie znam jeszcze bardziej. Znam jej tylko jeden i wyłącznie ruch. Czyli stabi stab, stab, stab. Czy ona ma sidestepa, dobrze pamiętam? Tak, ma sidestepa. Z ciężkiego. No. Mówiłem. Zaraz o trochę ci kusu. Ale widziałeś, jak mało krwawienie. O kur... Ale że berserker! Ale że jest tu skok. Weź ich doprowadź do skoku. A czekaj, jest ten? Jest rzut? No to będziemy cheezować. Proste, proste, tak? A, Erik, doprowadź ich do skoku. Ja. Skok? Chodziło ci o rzut? Tak, niestety. What? Z tego co pamiętam, nasz guard break nie wypycha za daleko, więc cheezowanie piski perką nie jest zbyt proste. Moje. A, skacz. Rób Assassin's Creed, dawaj, dajesz, Assassin's Creed. Pięknie. Ale takiej serii jeszcze nie masz. Dawaj, rób Assassin'a. Żeś nie zrobił. Postać stwierdziła, że wykona atak w powietrzu, a nie... Kolegów ci tu przyprowadziłem. A jeszcze ich nie przyprowadziłeś, na szczęście. Ładnie. A w sumie to szybciej będzie. O, ten lód się łamie, także ostrożnie. Nie. Czy ty kogo zrzuciłeś tam do... Zrzuciłem go. Oj, kolejny i ostatni, trzeci, zrzucaj. Ładnie. Nie, mojej postaci pewnie się kręci już w głowie od tych salt. Mściwe ataki, pasyw mam. To jest pasyw? Coś umiejętność pasywna. Czytaj, każdy mój atak nabija mi też. Wypchnij go w ognisko po prostu. A Peacekeeperka, musicie pamiętać o tym, pomimo że jesteście na trybie realistycznym, jeśli będziecie to robić, że ona nie ma stałej gardy. Ona zmienia gardę, w pewnym momencie przestaje mieć gardę w stronę, z której ją ułożycie. Więc musicie zmieniać gardę ją bardzo często. Chyba już spłonie. Nie, ja go dobiję. Trochę się zmęczyliśmy. Ogólnie razem z Erykiem używamy buildu pod tanka, czyli build na zmniejszoną otrzymywanie obrażeń i zwiększoną ilość HP. Ty też to masz, Erik, prawda? Nie, ty masz regenerację. Nie, mam regenerację. Okej. No, to ja używam zwiększonej ilości HP o 25%. Jak widzicie HP Eryka i moje, no to... O. Tak, tutaj też mam pokazać moje, jak wyczyszczać tego berserkera. A, wazoniki? To zniż wazoniki. Ale ty chyba też musisz podnieść się, a nie jestem pewien. Dobra, poczekaj. A, to był zły pomysł. To był bardzo dobry pomysł.
Także ile mieliśmy tutaj ważniejszych przeciwników? Trzech, co nie? Wszystkich trzech można bardzo łatwo szczyzować, jak widzieliście. Jednego ognisko, dwóch po prostu zrzucić. Tych oficerów też można cheese'ować. Tutaj jest przepaść. Jak tu wejść na górę? O, hangman. Może tędy, co ja idę? Sometimes I pretend to share in their grief. Other times I just wish that I did. Dalej, podejdź, Bresek, podejdź. A mnie chciał zguard breakować Berserk 1. Możesz przestać używać tego ataku ciężkiego? Dzięki. No i tutaj po prostu jest właśnie cheese. Hop! Żyję! A ja nie żyję. Albo żyję. Żyjesz! Wracaj! A chciałeś egzekucję. A tu coś jest. Czekaj, to chyba są wazony. Wazony i dwóch typa. A tu jest przejście wyżej, okej, dobra. Przestań mnie klepać. A, dobra, czekaj, co to? A, berserker nam tutaj biega. Dobra, to się ustawisz na skok. No, skok. Eat. Tak jak mówię, 90% przeciwników, kiedy jest was dwójka, można wyczytać bez najmniejszego problemu. FP1 to też jest wykonalne, tylko jest trochę trudniejsze. Trochę. A po co sobie utrudniać, jeśli ma się znajomych, prawda? Ogólnie większość Znowu gier... Znowu jesteś poważny. Znowu jesteś poważny. Idź mi, człowieku. Jestem zbyt poważnym człowiekiem. Niestety. I kobry. I przerzut. Erek, wiesz, że po lewej masz przepaść, tak? A widzę, że on wie na pewno, że ty po lewej masz przepaść. Okej, wrotki. I leci. No nawet. Znajdźka nad tą, wiesz? O, widzę. No, 6 na 10. To ognisko jest zabezpieczone, oszukali mnie. Nie jest. Z tej strony jest. Oj. A niestety miałem mało zdrowia, więc teraz będzie musiał Erek... wycizować obu o ognisko. Ona robi combo... Nie wiem, to jest chyba stary combo Drengra. Nie umrzyj. A, my się odradzamy z pełnym HP. Dobra, czyli opłaca się po prostu nam padać, wiesz? Kolanko w twarz. Ja się chinę. Ura, ja nie mam staminy, więc ją dobij. Ładnie. Ja to wezmę. I tak to się robi. Uuu, mściwe ataki. O, kicia. Mściwe ataki. Zapomniałem, że efekty tu się stakują. Mogę zrobić na szybko krótkie cięcie? Okej, okay, jestem ponownie. Przepraszam, że to krótkie cięcie? Krótkie. No, wiesz, na nagraniu tego nie będzie w ogóle widać.
że minęło jakieś pół godziny. Wiesz, na ekranie by ci widać, że tu tych sześciu typa zniknęło. No, no to. Ale tam było coś ważnego, ty jakoś ich wyczytywałeś, czy po prostu ich zabiłeś? Klepałem ich. Nie, Erek ci po prostu dalej kieruje. Erek mi po prostu dalej kieruje. Najgorzej. A gdybym się ciężko klepało, myślę, że... Czekaj, Erek, to jest jakieś przejście. Chyba. A, ja czekam, to był skrót. Cię zaprezentuje, że jest tutaj. No i nie, mówiłem już, że jest na Nikicie. Odezwała się jeszcze na... Tak, na początku odezwała się też tuż przed tym. O, tutaj myślę, że chyba nie muszę mówić, jaki jest sposób na tego berserkera. Czyli umierasz, a Erik go zabija? Kicia dzisiaj ma bardzo słaby humorek, boli ją głowa. Ja przynajmniej jakiś mam. Oj, oj. Po prostu zabijamy go ognisko. Szybki cheese. Płoni jak wiedźmy. O, ostatnie wazony. Jej, mamy wszystkie. Tak. Przemijałam. Zostaliśmy Inkwizycją, spalamy wiedźmy na stosie, tylko zamiast wiedźmy mamy Inkingów. Znajdźka, Eryk. A gdzieś tu yeah. Jest. O, tu. O tu powiedział. O tu u góry. Ojej. Tak, ja już zaczynam grać w głupi sposób. O, dzięki. A był mi zemsta, więc ja po prostu go teraz zaspamię. Ja nie widzę tutaj jakiegoś sposobu, żeby go bardzo łatwo zabić tak naprawdę. Chciał mieć gać? Aha. Wazony. Do rozbicia. To jest berserker. I się tutaj jest, jakby co. Cały czas, dlatego trzeba iść. Znaczy, dlatego trzeba zrobić tak jak ja, to teraz... Oj, tam jest... z każdej strony jest berserker. Ja tam robię fabułę, olewam to. Ja robię interakcję. Oni stoją sam, tu mi się przygoda, jak ja niszczę im maszynerię. Więc zaraz walnie, jak Tony Funkę. Nowy cel misji? Na piętro. Biegnij, biegnij. Matsu, biegnij. Tutaj można albo walczyć, albo po prostu uciec. O, ale tu już nie uciekniesz. I jała. Naprawdę? Tak, byłem na low. W sumie to mogłem dać się klepnąć tym oficerom, żebyś mi podniósł full HP. Już jestem na full. A wiesz co? To mógł być zły pomysł, żeby ci zająć tych berserkerów, wiesz? Co z tym je zabijesz, człowieku? A! No. Nabij se zemstę. Gdzie ty jesteś? No, przed tobą. Widzę, teraz widzę. Łapka mi się pokazywała. Nie atakuj, nie ma sensu. Sparuj raz. No. Łatwo się paruje od góry. Tak, łatwo mówił. Się paruje. Nie, każ mi sobie parować, Ryk. No. On jest uparty. Nie umiesz przytrzymać E. Zdążysz, spokojnie.
niepotrzebnie pomijaliśmy tych berserkerów. Wiesz co, niepotrzebnie to szliśmy z dwóch różnych stron. No to też. Jej, kolejna syberyjska. Nie, to nie ta postać, Eryk. To jest po prostu podwózka na tym. Na porywacza. O, ale cię tam. Oj, oj, oj. A ty weź go, może przejmij. Ja się zajmuję tutaj berserkerami. No, ja z nim walczyłem generalnie, ale nie jestem pewny. Oj. Eryk, żyj. I podnoś. Ty żyj. Nie, tyżej. No i tutaj na przykład, jakbyście grali w pojedynkę, to już tylko jedna osoba by była. A przepraszam, jeśli tutaj grali w pojedynkę, to raz padacie i od razu przegrywacie, dlatego jest gigantyczną przewagą granie we dwie osoby tutaj. Otwórz drzwi. I nie polecam robić tak, jak my zrobiliśmy, żeby przebiec obok berserkera i od razu wejść na Rendrengra, po prostu zabić najpierw berserkera. Nie, najlepiej to jest iść jedną, a nie, że dwóch besetketów się zagruje. No, to też prawda. No i uciekamy. Salut, bitch! Inżynier się popłaka, jak to ujrzał. Moje maleństwo, krzyknął Torbjörn. Path's clear. Impressive. Don't encourage her. Co najmniej jedno. Czego to bym teraz pytaje, że zawsze jest im idealnie ciepło. No i tak w szybki i łatwy sposób można przejść misję piątą, kampanię rycerzy. Do zobaczenia w części szóstej.